Siema, z tej strony Agrolnik TV, a dzisiaj sobie budujemy z LEGO Orkan 2. Nie wiem, myślę, że Orkan w miarę przypomina Orkana. Jeżeli nie, no to wiecie, zawsze można coś poprawić, jeżeli coś nie pasuje. Tak wygląda to Orkan. Tu jest podbierać, nie wiedziałam właśnie jak ten podbierać zrobić. Tutaj w miarę umiałem. Tył bardzo mi się podoba, wyszedł całkiem nawet realistycznie. Tu tutaj też w miarę ładnie wyszło, tylko tutaj najgorzej moim zdaniem. No ale dobra, zabierajmy się za budowę. Na początek robimy podwozie. Potrzebujemy takich klocków jak na filmiku. Tu są takie ukośne, tutaj koła, tu takie, wszystko widać. Dobra, bierzemy dwa takie klocki i łączymy je. Teraz bierzemy koło i łączymy je w taki oto sposób. I drugie z drugiej. Teraz bierzemy taki klocek, dajemy go tu. Teraz bierzemy ten, no i z drugiej strony tu. I na koniec jeszcze to tutaj. No i podwozie mamy zrobione. Teraz budujemy sobie zaczep. Potrzebujemy takich oto części. Bierzemy dwa takie i łączymy je takim ukośnym klockiem. W taki oto sposób. Teraz bierzemy jakąś taką kratkę, to czy to nie musi być, i wczepiamy tu. Następnie bierzemy 2 na 1, wczepiamy w to miejsce i potem to tu. To jest z dziurką, żeby wsadzić oto ten klocek. To imituje WOM. O. I teraz tylko zaczep. Tutaj chyba go dawałem. O. No i jest zaczep. Lecimy dalej. Teraz robimy lufę całego Orkana. Potrzebujemy taką oto część. To nie jest oryginalne z LEGO, niestety, także niewiele osób będzie to miało. Następnie bierzemy tą część, wczepiamy tutaj. Potem taką skośną tutaj. Następnie taki klocek tu i z drugiej. A na koniec wczepiamy sobie taki klocek o w te miejsce. O, tak, o. No i jeszcze tutaj klocki. O, i to wygląda właśnie w taki oto sposób. Więc teraz potrzebujemy takich oto części. Teraz to jest jakby taki fundament całego Orkana. Bierzemy 4 na 2, wczepiamy taki oto klocek. Następnie idąc taki 4 na 2 gruby, do tego wczepiamy taki, jest to 6 na 4, następnie do tego kolejny 4 na 2 gruby, no i do tego jeszcze 4 na 1. Teraz do tego wczepiamy kolejne części. Czekajcie, bo już do tego jest, że już nie pamiętam jak to było, więc 6 na 1 wczepiamy w tutaj, to wczepiamy tu, no i kolejny też tu. No i jeszcze tutaj tylko takie 2 na 1, żeby tutaj było. A jeszcze 100 i to wczepiamy tutaj. Teraz potrzebujemy takich oto części. No, myślę, że przyjrzeliście się. Potrzebujemy jakieś 2 na 2 i szczepiamy to. Następnie przyczepiamy to w te oto miejsce. Czekajcie, bo się rozszczepiło. W to oto miejsce. Następnie bierzemy taką oto część i wczepiamy ją o tak o, jak widzicie. Następnie bierzemy jakiś taki śliski, wczepiamy tu, następnie taki. Tutaj, teraz jeszcze bierzemy taki, tak i tak. No i to tylko już wczepiamy tutaj. To tutaj wczepiamy już tylko. No i zrobiono. Dobra, czekajcie, bo kamerę. Dobra, teraz robimy, wczepiamy całość. Bierzemy lufę, wczepiamy ją tutaj. O,
i dajemy do dołu. O, w taki oto sposób. Następnie bierzemy koła, szczepiamy je o tak o. Pokazać bardziej to o tak, żeby to było tak. I ostatni został jeszcze zaczep, szczepiamy go tu. I tak oto prezentuje się cały orkan. Poprzednio była kopaczka, teraz orkan. Myślę, że orkan wyszedł całkiem nieźle. Pierwszy raz takie coś z Lego budowałem. Myślę, że nie jest źle. Także komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Cześć!